Proszę o komisję o przeprowadzenie głosowania. Druga część pierwszej sesji. No, drodzy Państwo, w imieniu Komisji Dyskutacyjnej chciałabym poinformować szanowne panie radne i panu radny, w jaki sposób należy przeprowadzić wybór przewodniczącego. Przede wszystkim chodzi o ważność głosu. Za głos ważny uważa się postawienie znaku X w jednej z kratek pod nazwiskiem wybranego kandydata na przewodniczącego Rady Gminy. Za głos nieważny uważa się taki, w którym postawiono znak X więcej niż w jednej kratce przy danym kandydacie oraz przy więcej niż jednym kandydacie lub w ogóle nie zaznaczono żadnego wyboru. Dziękuję. Bardzo proszę o wydanie kart. Jeszcze jedno zdanie dla Państwa, proszono mnie tutaj o dopowiedzenie. Zaraz Państwu zostaną rozdane karty do głosowania. Pod każdym z kandydatów są trzy kratki, za, przeciw i wstrzymujące się. Chciałam tylko zaznaczyć, że każdy z Państwa dysponuje jednym głosem. Czyli jeżeli Państwo oczywiście chcą, żeby Państwa głos został uznany za ważny, zaznaczamy jedną kratkę. Zagłosowanie za danym kandydatem nie oznacza, że Państwo skreślają krateczkę przeciw przy drugim kandydacie. Jeżeli chodzi o większość ustawową, ustawodawca przewidział bezwzględną większość połowy ustawowego składu Rady Gminy, co oznacza, że aby Państwo dzisiaj wybrali przewodniczącego Rady Gminy, a również wiceprzewodniczącego, bo taki sam tryb jest przewidziany dla wiceprzewodniczącego, dana osoba musi uzyskać 8 głosów za. Ja dziękuję. Tomasz Boretnik, to zostawiam. Drabek Zbigniew. Drzewiecki Marek. Pilarski Grzegorz. Hała Władysław. Kastel Krzymon. Kocelna Ignacy. Kula Eugenia. Kulnacka Mazur Alicja. Proszę bardzo. Mydlarz Maria. Proszę bardzo. Małgorzata Tomasz. Pasmacki Andrzej. Proszę bardzo. Sękała Roman. Sofia Kazan. Czas komisji do policzenia głosu ogłaszam 10-minutową przerwę.